Cześć, witajcie kochani, kolejny filmik, tym razem robię unboxing. Tylko unboxing, pokazanie co tam w środku jest, pozostałe jakieś informacje typu jak używać, jak zainstalować, to będzie w innym filmiku. Mianowicie sprzęt o nazwie Akai MPK Mini. Akai MPK Mini. Klawiatura sterująca. Przyszedł czas, żeby coś takiego też zakupić. Przydaje się to po prostu do tworzenia muzyki. Więc chcąc nie chcąc, trzeba takie urządzenie po pewnym czasie mieć. Chociażby ułatwia na przykład nagrywanie, ułatwia jakieś sample, ułatwia różne edycje dźwięku. Ale dobra, robimy unboxing, czyli generalnie przychodzi do nas pudełko ze sprzętem. To jest wszystko zafoliowane. W zestawie jest tak. Pierwsza rzecz. Ulotka. Your hit song starts here. MPK Mini. Tutaj jest od razu napisane z tyłu, jakie mamy, żeby się zarejestrować i ściągnąć, czy w zasadzie ściągnąć ze stroju Akai Pro 4 programy. MPC Beat, Hybrid 3, Mini Grand i Velvet. Są takie 4 programy. Do używania z tą klawiaturą. Oczywiście można jakiekolwiek inne używać. O tym zrobimy filmik osobno. W każdym razie mamy taką ulotkę i od razu jest informacja o tych programach, żeby sobie ściągnąć. Mamy tutaj kabel do USB i ten taki, można powiedzieć, do drukarki, taki kanciasty. Od razu jest w zestawie, więc jest git. Zafoliowane wszystko, jest bardzo fajnie. Kabel sobie tutaj leży. Samo urządzonko. Sama klawiatura, styropianie, a zaraz jeszcze zobaczymy co jest w środku. Krótki opis funkcji klawiszy, naprawdę bardzo krótki opis, więc jeżeli ktoś nie ma pojęcia jak tego używać, to i tak musi się gdzieś zapoznać z informacjami na stronach czy gdzieś na YouTubie. Następne to jest warunki gwarancji, to w zasadzie nikt tego nie czyta. Dobra, wyciągamy. Wyciągamy. Wszystko super. Bombowo. Tak to wygląda. To akurat jest wersja black, czyli po prostu całkowicie czarna. Mamy dwa wejścia właśnie na ten kabel USB i na przełącznik nożny. Sustain, czyli jeżeli byśmy coś tworzyli, grali jakieś sample, żeby był sustain, czyli po prostu wybrzmiewanie dźwięku. No i co? Ona ma tak 8 padów takich dynamicznych. 1,5 oktawy klawiszy. 8 pokręteł, 4 przyciski sterujące, plus jeszcze tutaj 6 przycisków i joystick do zmiany tonacji, podwyższenie dźwięku. Oczywiście można każdą z tych funkcji można zaprogramować, więc na przykład możemy zrobić tak, że mamy jakieś instrumenty perkusyjne, to używamy tymi padami. Używamy padów, żeby po prostu sobie podpinamy. Jest opcja Learn we wtyczkach VST, sobie możemy coś takiego nacisnąć, w niektórych tak jest, w większości przynajmniej tak jest, że po prostu mamy Learn, pokręcimy daną gałką i wtedy program wie, że akurat dany parametr regulujemy daną gałką, prawda? Więc to jest super. Zobaczmy jak to świeci po podłączeniu, bo to też jest dość ważne. Przygasiłem troszeczkę światło, żeby po prostu pokazać jak to świeci w warunkach takich, można powiedzieć, takiego półmroku, jak sobie nagrywamy. Na czerwono się podświetla, niektóre przyciski na zielono, to jest na przykład bank AB. Świeci się na zielono. Te dynamiczne przyciski świecą się na czerwono w momencie uderzania. To jest bardzo istotne, że no wiem, że reaguje, prawda, że reaguje ten w danym momencie na nasze uderzenie. I tak naprawdę wszystkie reagują, wszystkie 8 reagują równocześnie, czyli na przykład możemy kilka różnych funkcji, żeby nam zabrzmiały równocześnie. Bardzo ciekawa to też jest opcja dynamicznego przyciskania, czyli na przykład możemy sobie ustawić tak, że naciskamy delikatnie, na przykład jakiś tam werbel,
naciskamy, stukniemy, jest delikatnie stukniemy, albo możemy stuknąć mocniej, to już jest jakby wtedy ta dynamika, że jest mocniejsze uderzenie. Oczywiście w zależności od programu, którego używamy, od wtyczki, bo może być wtyczka, która nie ma tej dynamiki. Oczywiście też jest taka opcja full level, czyli od razu, niezależnie jak mocno, czy lekko, czy mocno uderzymy, to od razu z pełną full level, czyli z pełnym poziomem dynamiki od razu nam zareaguje, tak samo zarówno klawisze z klawiatury, jak i te pady, które tutaj mamy. Tutaj sobie zaznaczam taką opcją. Dobra, to na razie jest tyle. Zaznaczam, że ten prezent dostałem od mojej małżonki na urodzinki. Bardzo się z tego cieszę. No i taka mroczna, czarna klawiatura mi jak najbardziej odpowiada. Co prawda są czarne klawisze, są czarne, ale białe klawisze też są czarne. Następne filmiki odnośnie tego, jak to używać, jak to podłączyć do komputera, zobaczycie niedługo, tak więc do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się, cześć!